Siemanko, witajcie na kanale Pierogi z Kimchi w kolejnym odcinku. Pozwólcie, że przejdę do mojego ekraniku, który staje się powoli stałym elementem programu. Dzisiaj, jak widzicie to, przed chwilą go wycierałam, zawsze jest zapalcowany, nie wiem kto to palcuje, chyba ja. Dzisiaj, 14 dzień lutego, dla wielu osób znany pod nazwą walentynki, więc zapraszam Was na walentynkowego Daily Vlogusia. Walentynki to dzień znany i lubiany, ale tylko przez tą część społeczeństwa, która ma partnerów, którzy lubią go celebrować. Ta część z nas, która ma partnerów, którzy nie bawią się w takie rzeczy, nie przepada za walentynkami i raczej woli mówić o nich jako o święcie komercji i amerykańskim wymyśle, który ma na celu tylko sprzedaż czekolady, ciasteczek, kwiatków i innych rzeczy. Ja skłaniam się chyba ku tej drugiej opcji bardziej, ale no nie jestem jakąś wielką przeciwniczką walentynek. Dzień jak co dzień, jeżeli jest jakiś dzień, w którym można, nie wiem, bardziej wyrazić swoje uczucia, to akurat mi to nie przeszkadza i nawet mnie cieszy. Chociaż przywodzi też na myśl wspomnienia z podstawówki, kiedy nie dostawałam kartek walentynkowych w klasie. No nic, nie zagłębiajmy się w takie szczegóły, prawda, z dzieciństwa. Walentynki w Korei są dość szczególne. Pewnie już wiecie, bo mówiłam Wam o tym niejednokrotnie. Ten kanał ma już za sobą kilka walentynkowych odcinków, ale jeżeli nie pamiętacie, to tylko wspomnę, że w Korei walentynki obchodzi się tak, że to kobiety dają prezenty mężczyznom. To kobiety okazują uczucia mężczyznom w tym dniu. Raczej na zachodzie jest tak, że to mężczyźni lub nawzajem. W Korei i chyba w kilku innych azjatyckich krajach też jest tak, że to właśnie kobiety mężczyznom okazują walentynki uczucia i okazują te uczucia zwykle poprzez czekoladowe upominki. Oczywiście, żeby zachować jakieś pozory sprawiedliwości na tym świecie, kobiety też dostają prezenty, ale nie 14 lutego, a 14 marca. W takie odwrócone walentynki, które nazywają się w Korei Biały Dzień, White Day. Nie tylko w Korei, ta tradycja chyba przyszła do Korei z Japonii, ale nie jestem pewna. No nie jest to moja ulubiona tradycja, bo tak jak w walentynki mężczyźni dostają czekoladki, tak w Biały Dzień kobiety dostają cukierki. Zero sprawiedliwości. I to często nie tak jakieś super cukierki typu pralinki czekoladowe w papierkach, w bombonierce, tylko takie landryny czasami, albo jakieś takie, no takie cukierki z cukru. Lizaki na przykład są bardzo popularne. Ja kiedyś dostałam od mojego męża wiaderko Chupa Chupsów. Do tej pory je mam i boję się otworzyć, bo nie wiem, czy te Chupa Chupsy po tym czasie nie wyjdą same z tego wiaderka, ale no taka jest tradycja. Oczywiście to nie jest jakaś głęboko zakorzeniona w kulturze tradycja i raczej ludzie podchodzą do tego tak bardzo luźno. Zakochane pary, takie przed ślubem, chodzą wtedy na randki, ale reszta społeczeństwa to tak ewentualnie kupują sobie właśnie po jakimś takim małym upominku, małej bombonierce, małej czekoladce walentynki, małych jakichś cukierkach w ten biały dzień i to tyle. Więc tyle by było gwoli wstępu walentynkowego. Mój mąż nie jest bardzo walentynkowy, nie jest też bardzo białodniowy, no może kupię mu jakąś czekoladkę, ale on jest z tych, co uważają te święta za komercyjne amerykańskie wymysły, więc nie szalejemy nigdy w walentynki w białe dni, ale Sonu w zeszłym tygodniu usłyszał w przedszkolu, że będą walentynki i w poniedziałek, bo był wolny w Korei, zrobiliśmy sobie taką mini randeczkę. Ja ostatnio spotkałam się z koleżankami, jak się spotykamy, to na pamiątkę często chodzimy do takiej fotobudki, do takiego fotostudia. W Korei to jest bardzo popularne i robimy sobie zdjęcie. Sonu znalazł takie zdjęcie u mnie na biurku i powiedział, że on też chce takie zdjęcie, więc zabrałam go na taką naszą mini walentynkową randkę i zrobiliśmy sobie takie foteczki. Więc może skrót tego naszego wyjścia pojawi się teraz. A ja się spokojnie ubiorę i wyjdę z domu za ten czas. Bo ciekawe są te fotostudia, chciałam Wam w sumie pokazać i chciałam to uwiecznić. Więc uwaga, wchodzi skrót walentynkowej randki, żeby walentynkowy odcinek był walentynkowy. A po tym skrócie jedziemy do marketu szukać miksera. Radość z jeżdżenia metrem. A gdzie? Co? Kołamcie. Jedziemy też, ale tematycznie. Dziadku, kocham cię. Co? Dziadek się ucieszy. Jak ty wiesz, że to dziadek ogląda. Babcia, dziadku, kocham cię. O, to nam się udało, walentynki. Tak, a Sonuś, co idziemy robić? Zdjęcia. 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 Doszliśmy na naszą Rodeo ulicę. I tu jest już jedno studio, a jedno jest dalej. To gdzie idziemy? Do tego dalej? Dalej. Dalej? Dobrze. Zobacz, tu jest. Tu jest nasze studio. I zobacz, wchodzimy. Wow, i tu są różne akcesoria, no nie? I możemy sobie wziąć jakąś czapkę, jakieś okulary, jakąś opaskę jak chcesz. Jeszcze są takie śmieszne czapki, na przykład truskawa. Chcesz truskawkę? Nie. Nie chcesz czapki, a zobacz, jest też czapka kurczak. Fajne, nie? Możemy kilka, wiesz? Wow. Sonusia, zobacz. Tak? A te też? Serduszkowe? To idziemy już do środka? Tak? Takie to jest studio. W Japonii są też takie studia, one bardzo przerabiają ludziom twarze. Te koreańskie tylko trochę rozjaśniają. Dobra, robimy tak. Są akcesoria tutaj. Zobacz. No popatrzcie tam. I naciskaj. A uśmiech. Ładny? Pokaż to, no. Co ciekawe, w takich studiach ludzie często zostawiają swoje zdjęcie. Nigdy nie wiem czemu, bo w sumie ludzie nie są specjalnie otwarci, żeby, nie wiem, dzielić się swoimi zdjęciami w Korei, a tutaj zostawiają. Co? Chodź, damy do foliki. Tutaj są też foliki na zdjęcia. Damy sobie do foliki. Ekologia, te sprawy. W takich studiach są też zawsze lokówki, całkiem porządna lokówka, i suszarki, i prostownice, jak widzicie, są też czyjeś włosy. No nie przesadnie, to higieniczne jest, nigdy nie korzystam. Takie nam wyszły fotki. Pasta do zębów. To studio, w którym byliśmy przed chwilą, to jest najsłynniejsza sieć studiów takich do zdjęć i nazywa się Inseng Neka, czyli życiowe 4 zdjęcia, w sensie takie najlepsze w życiu niby, a to jest plan B, jakieś takie trochę nowsze. Wow, Pikachu! Nie, ale super! I co jeszcze tutaj mamy? UFO! O, ja nie chcę chyba takiego. Nie? Chcesz też Pikachu, nie? A tu jakiś śmieszny. Czy to jest homar? Tutaj jest profesjonalnie, jest nawet takie coś do doświetlania. I jest, no, jakieś takie bardziej wyposażone to studio się wydaje. Znaleźliśmy tu budkę, która jeszcze robi zdjęcia z góry, więc idziemy, nie? Jestem za duża do tych zdjęć. Muszę na kucaka. Tu jest lepiej. Już się uspokoiło, wszyscy wyszli, to mogę nagrać całe studio. Nawet są tiary. I też jest prostownica, jakiś grzebień wielorazowy, jeszcze jedna prostownica, różdżki. Śmieszne to jest, chyba na tej zasadzie działają fotobudki na jakichś weselach czy coś. I tu też cała ściana jest obklejona fotkami ludzi i tutaj też. Ale my znowu nie będziemy zostawiać swojej. Co będziesz pił, Sonu? Czekoladowe chcesz? Aleśmy naprodukowali tych zdjęć, nie? Które ci się najbardziej podoba, Sonuś? A, jeszcze mamy czarne. No, to też jest szołowe. To jest ostatnio największy hit, czyli foty z góry. Ale masz serducho. Gongcha to chyba tajwańska sieciówka i najlepsze jest w niej to, że można wybierać stopień słodkości napojów. Nie trzeba takich bardzo słodkich pić. pozdrawiam z windy, zorientowałam się, że zaczynając nagrywać przy moim ekraniku, nie powiedziałam Wam, jaka jest dzisiaj pogoda w Korei. Co na przeoczenie. Mamy dzisiaj jakieś koreańskie lutowe anomalie pogodowe i w najcieplejszym momencie dnia ma być 17 stopni. Jest tu termometr. Tu jest napisane, że jest 13, ale oni kłamią, jest 15 jak nic. Zanieczyszczenie powietrza średnie i ma padać. Oglądać miksery jedziemy samochodem, ale zapomniałam wziąć tego stojaczka do przyczepienia do szyby, więc dzisiaj nie będzie nadawania z drogi. Poza tym jadę do sklepu trochę dalej, to się muszę skupić na kierowaniu, prawda, a nie na komentarzu na żywo. Jeżeli nie wiecie, o co mi chodzi z tym mikserem, to polecam odcinek z Tłustego Czwartku. Tylko Wam powiem, że taki swój wymarzony mikser, taki, co zawsze chciałam mieć, odkąd pierwszy raz zobaczyłam, jak byłam nastolatką, nawet w takim kolorze, jak chciałam mieć, znalazłam na takim koreańskim OLX-ie. Na takiej stronce z rzeczami, które ludzie odsprzedają, która nazywa się Tangen Market, czyli marchewkowy market. Tam znalazłam taki mikser i pan mi powiedział, że mi dzisiaj odpisze, czy ma gdzieś mniej więcej w okolicach obiadu czas, żeby można było ten mikser odebrać, ale no, on go tam sprzedaje bardzo tanio, niby to jest nówka sztuka, ale ma uszkodzone pudełko, sprzedaje go bez pudełka, dlatego taniej i znowu się rozgadam w tym samochodzie. To jest mikser marki KitchenAid, czyli taki amerykański. One są popularne na całym świecie, chociaż w Korei nie są bardzo popularne i ciężko je znaleźć w jakichkolwiek sklepach. Chyba są tylko w takich sklepach na kartę, takich typu Makro, kiedyś było u nas, nie wiem co jest teraz. Takich, one się nazywają Costco, to są takie amerykańskie sklepy. Ja nie mam karty do takiego sklepu i nie wiem w ogóle, gdzie tu w okolicy jest taki sklep, ale gościu chyba prowadzi sklep ze zwrotami z tego sklepu, tak mi się wydaje. I on ma ten mikser. Więc możliwe, że spełnimy moje marzenie w tym odcinku, ale dla pewności upewnijmy się, jakie miksery są w sklepie, czy jest może ten, czy rzeczywiście sprzedaje go tanio, może w sklepie są jednak tańsze. Zobaczymy, więc tak, zabieram Was w drogę. I przy okazji w sklepie może kupimy jakieś walentynkowe czekoladki dla chłopaków, prawda? Dojechaliśmy do Imartu. To jest taki duży sklep typu, nie wiem, Carrefour, tylko że koreański. Jest tutaj taki sklep, który nazywa się Elektromart i tam są różne elektryczne rzeczy. Był już kiedyś odcinek z takiego Elektromartu. To był dość stary odcinek, więc może dzisiaj pojawiły się jakieś ciekawsze sprzęty. A kiedy RTV, nowinki technologiczne. No ale najbardziej skupiłabym się na tym mikserze jednak. I oczywiście żałuję, że nie nagrywałam drogi, bo tak jak zawsze w życiu, jak nie nagrywałam, to było dość ciekawie. Mało się dwa samochody na skrzyżowaniu nie zdarzyły, na szczęście nie mój. Tak jak mówiłam, anomalie pogodowe, ktoś już poczuł wiosnę, jechał kabriolet z otwartym dachem i takim wiało we włosy. No ale no, nie nagrałam, no bo jak. Chyba przyszliśmy na dobre piętro, bo już nas witają jakieś lodówki i pralki. To chyba jedyny taki market elektroniczny, nie jakiejś konkretnej firmy, bo są zwykle osobne sklepy Samsunga, najbardziej popularne chyba są osobne sklepy LG, a tu jest wszystko z Samsunga, LG i jeszcze innych różnych firm, więc pooglądajmy, czy mają jakieś mikserki. Jest nawet kącik małego youtubera, może ja się powinnam tutaj zaopatrzać. Jest też kącik małego fana karaoke, sporo tych mikrofonów tu mają. Jest też kącik z Dysonem, bo Koreańczycy uwielbiają Dyson i ja muszę sobie przetestować. Mogłam nie wiązać włosów, akurat miałam siano. Widzicie, największa popularność jest przy kąciku małego gotowacza ryżu. Są różne ryżowary, szczególnie marki Kuku. Tu jest jakieś małe AGD. O to mi chodziło, małe AGD. Zawsze w Korei mały jest wybór takich sprzętów, nie wiem, jak czajniki elektryczne, bo wszyscy korzystają z takiej maszyny do wody, która już podgrzewa. Mały jest wybór blenderów, bo mało się w koreańskiej kuchni blenduje, zupy, kremy raczej takie niezbyt popularne. Ekspresów na kapsułki jest za to dość sporo i najbardziej popularne są te marki Ili, bo są takie śliczniusie, takie kolorowe, chociaż Koreańczycy zwykle wybierają najbardziej ten biały i czarny, ale są urocze. Gdyby to nie była kawa na kapsułki, to nawet bym rozważała. Dobrze, gdzie tu są miksery? Ja nie mogę ani jednego miksera. Jest, no ale co to? To jest zwykły mikser, tylko postawiony na stojaczku. To tego nie możemy chyba nazwać mikserem planetarnym, nie? Nawet taki bez jakiejś konkretnej firmy. Bread Garden się nazywa. Bardzo podobny do tego, co ja mam w domu. Nie o to mi chodziło. Takie są miksery, to panie kochany, to ja mam taki w domu. To mnie to nie ustawia, to mi ciasta na pączki nie zagniecie. Pomyślałby kto, że Korea taka zaawansowana. No są na to mini piekarniczki. Wiele ludzi nie ma piekarnika wbudowanego w mieszkaniu i kupuje sobie taki mini piekarniczek. Całkiem urocze one są. Miałam kiedyś dość podobny, tylko trochę większy i z doświadczenia wiem, że no nie są to najlepsze sprzęty do pieczenia. Już lepsze są te dziwne mikrofalówkowo-piekarnikowe sprzęty z Samsunga, które są na wyposażeniu mieszkań często. No nie ma miksera, no ludzie kochani. Wielkie tostery są, kto w Korei tosty je. Z czego? Z ryżu? To był brzydki żart, przepraszam. Mikser Philipsa zwykły. Oczywiście odcinek z Elektromartu nie obejdzie się bez koreańskich bidetowych desek klozetowych. Są wielkie grille, których Koreańczycy używają, przygotowując niesamowite ilości placków na święta. Są takie maszynki do mielenia i suszenia odpadów bio. To ciekawa sprawa jest. Tu się daje odpady, to je suszy, mieli i dostajemy taki pył i można go wyrzucić bezzapachowo. No fajną wycieczkę sobie zrobiliśmy i to jest właśnie powód, dla którego tyle czasu nie kupiłam miksera. Jest takie super za to drewniane urządzonko do gotowania na parze. Fajne. Dziękuję za uwagę, subskrybujcie, klikajcie łapki w górę. Trochę załamka. Miksera nie ma, ale jakbyście chcieli łóżko do masażu albo fotel do masażu, to w Korei znajdziecie tego 300 rodzajów. Mini maszynka do gotowania ryżu. Jaka urocza. Tutaj kempingowy garnek do gotowania zupek instant. Jest też mini garnek do gotowania jajek, a nie ma miksera planetarnego. Gdzie ja mieszkam? Cóż mogę powiedzieć, zawiodłam się, wy pewnie też. Piszę zaraz do tego pana z Tangen Marketu, żeby mi trzymał ten mikser, nie sprzedawał nikomu innemu. I zrobię sobie tutaj małe zakupy, może znajdziemy jakąś walentynkową czekoladkę. Doszłam na dział słodyczy, ale nie widzę tutaj żadnych wielkich walentynkowych banerów, ani specjalnej celebracji. Ferrero Rocher zawsze się bardzo dobrze sprzedaje i bardzo mało jest Raffaello, tylko w takich zestawach z czymś. KitKaty. Szału nie ma z tymi koreańskimi walentynkami, przyznacie. I to się kłóci z tym, co można przeczytać w internecie. Właśnie chciałam wam w dzisiejszym odcinku o tym powiedzieć. Widziałam dziś ostatnio taki artykuł, quiz. Sprawdź, czy ile wiesz o Azji, czy ile nie wiesz o Azji. Coś takiego było. I tam było, że w Korei święto zakochanych obchodzi się 12 razy w roku. Że nie tylko walentynki, nie tylko biały dzień, potem 14 kwietnia obchodzi się dzień singla, czyli dzień osób samotnych, niby bardzo hucznie, wszyscy samotni obchodzą. No nie jest tak. Mało ludzi obchodzi takie święta, a te 12 razy w roku to nie mam pojęcia skąd się wzięło. Wiele par świętuje setną, jak to powiedzieć, nie rocznicę, dzielnicę, też nie, setny dzień trwania związku. Wiele pary świętuje 1000. dzień, potem 2000, to już jakim się bardzo chce, ale no, mało osób świętuje te święta zakochanych oprócz walentynek, białego dnia i to też jakoś nie bardzo hucznie, więc nie wierzcie w zagadki z internetu. Dobrze, koniec, szukam czekolady. Więcej niż czekolady, tutaj znajdziemy jakichś zestawów prezentowych z czekoladkami w koreańskich sklepach typu Żabka. Tam zawsze przed walentynkami wystawiane są takie wielkie stojaki i tam są różne takie prezentowe zestawy. Tam zwykle Koreańczycy kupują walentynkowy prezent na ostatnią chwilę. Wracając z pracy na przykład, albo idąc na randkę. Dla mojego męża ostatnio co chwila ktoś pisze, że dlaczego nie mówię o moim mężu jego imieniem. Nigdy nie mówiłam jakoś często. Po prostu zawsze mówię mój mąż, nawet w mojej głowie mówię mój mąż, ale powiedzmy to. Dla Hwangu kupię takie ciasteczka, bo są jego ulubione i nawet jest walentynkowe opakowanie, nawet jest promocja, ale to mu może nie mówcie. Bierzemy. Dla pana Sonu weźmiemy takie. Jest serduszko i się liczy jako walentynki, jest czekolada w środku, ciasteczek się liczy i Sonu je lubi, więc tak. Sprawa prezentów załatwiona. Mity o koreańskiej celebracji walentynek obalone. Jadę do domu. Pan od miksera napisał mi, że odbiór będzie możliwy dopiero wieczorem, więc chyba wieczorem wyślę tatę Sonu na walentynkową misję. A najpierw mu dam te ciasteczka. Siemanko. Aktualizacja sytuacji mikserowej walentynki 2024. Tak jak wam mówiłam, dogadałam się z panem z Tangena, czyli koreańskiego odpowiednika jakiegoś OLX-a. I uwaga, wjeżdża mój mikser. Tak, to jest moja koszula nocna. Nie komentujmy tego. Uwaga, wjeżdża mój mikser. Spełniło się moje mikserowe marzenie. Mam nadzieję, że Was nie dziwi, że miałam mikserowe marzenia. Jestem pewna, że część z widzów też ma jakieś marzenia o sprzętach AGD RTV. Dorosłych. Żeby nie było tak dorośle, to w kolorze różu. Wygląda na to, że jest to nówka sztuka. Nie widzę żadnych uszkodzeń. Włączałam do gniazdka i normalnie działa. Najśmieszniejsze jest to, że te miksery nie są zbyt popularne w Korei. Mało kto ma normalny piekarnik, więc też mało kto ma porządny mikser. I zapłaciłam za niego niecałe 700 zł, czyli chyba 1/3 mniej więcej tego, ile musiałabym zapłacić za niego w tym sklepie, tym na kartę. Przed chwilą po ten mikser był mój mąż, wrócił i mówił mi, że nie za bardzo był w stanie sprawdzić, czy wszystko jest ok, ale pytał się tego pana, czemu tak tanio go sprzedaje i mówił, że przez kolor, bo miał jeszcze dwa takie miksery też i jeden był czarny, a drugi był kremowy. I ten czarny i kremowy poszły za normalną cenę, a różowego nikt nie chciał. Ha, ja chcę. Czekał na mnie. Więc tym optymistycznym akcentem kończymy ten odcinek. Trzeba będzie myśleć nad jakimś odcinkiem kulinarnym z użyciem miksera. Nie wiem, czy w tym tygodniu, bo w tym tygodniu mam dość ekspresowe kulinarne plany, ale na następny tydzień na pewno wymyślimy jakieś ciasto ucierane. Albo drożdżowy niech mi wyrobi. O! Kończymy ten odcinek moją niezdrową ekscytacją mikserem. Pozdrawiam, wesołych walentynek. A dla tych, co nie obchodzą walentynek, to pamiętajcie, 14 kwietnia, dzień singla. Dziękuję za uwagę, do widzenia i pa pa!